Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw zawartych w druku nr 215 i w sprawozdaniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zawartym w druku nr 526. W przedłożonym projekcie ustawy zaproponowano zmiany w zakresie organizacji administracji rządowej, a w konsekwencji również w systemie funkcjonowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Powołanie resortu administracji i cyfryzacji dokonane w wyniku podziału dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych skutkuje potrzebą dokonania zmian w zakresach poszczególnych działów administracji, które to zmiany powinny przebiegać w sposób korzystny dla obywateli tak, aby stanowiły uporządkowaną, klarowną podstawę do organizowania i funkcjonowania zasadniczych struktur systemu administracji rządowej dziś i w przyszłości. Projektowana ustawa w artykule 9 wprowadza zmiany w zakresie przeniesienia kompetencji do nadzoru funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego oraz wydawania i zatwierdzania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego, ma też generalną odpowiedzialność w rządzie za sprawy organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, a zgodnie z ustawą o wojewodzie może być upoważniony przez prezesa Rady Ministrów do wydawania wojewodom wiążących poleceń, co w warunkach zagrożenia klęskami żywiołowymi jest szczególnie ważne. Sprawami klęsk żywiołowych w terenie zajmują się i nadal powinni zajmować się wojewodowie, którzy podlegają bezpośrednio ministrowi administracji i cyfryzacji. Wydaje się więc słusznym rozwiązanie zaproponowane, aby te kwestie także podporządkować ministrowi administracji i cyfryzacji. Powierzenie ministrowi administracji i cyfryzacji nadzorowania systemu powiadamiania ratunkowego w ramach jego zadań związanych z realizacją projektu Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru 112 jest uzasadnione tylko w zakresie dotyczącym zagadnień informatycznych. W zakresie zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania klęskom żywiołowym służby i straże, które swoje działania opierają między innymi na przeprowadzaniu akcji ewakuacyjnych, podlegają kompetencjom ministra spraw wewnętrznych lub ministra zdrowia. Przeniesienie kompetencji do ministra administracji i cyfryzacji, trzeciego organu decyzyjnego, który będzie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych zatwierdzał i wskazywał wytyczne do programów wojewódzkich zarządzania kryzysowego, może spowodować przenikanie się kompetencji wchodzących w zakres trzech działów administracji. Myślę, że praktyka pokaże, jak te sprawy będą częste, jak te sprawy będą rozstrzygane. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, projektowana ustawa zakłada także przejęcie przez ministra administracji i cyfryzacji czynności wynikających z harmonogramów znacznie opóźnionych w realizacji prac, między innymi w następujących zagadnieniach: przygotowanie Poczty Polskiej do działania w roku 2013, nadanie telewizji z nadajników cyfrowych do 31 lipca 2013 roku, opóźnienia z zakresu informatyzacji i cyfryzacji zwracają uwagę na potrzebę pilnych działań i nadrobienia zaległości. W projekcie ustawy przewidziano także doprecyzowanie działu informatyzacja
Przez dodanie do niego nowych zadań, takich jak przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną, czy rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie, jeśli pan marszałek pozwoli, to jeszcze chwilę. Przed ministrem stoi więc ważne społecznie zadanie zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do e-usług. Niezbędna i oczekiwana przez obywateli jest m.in. potrzeba wdrożenia elektronicznych systemów podatkowych, zdrowotnych, nowoczesnych dowodów osobistych z podpisem elektronicznym, których termin wprowadzenia był już kilkakrotnie przekładany. Wprowadzenie zmiany w działach administracji rządowej spowodują konieczność przejścia pracowników Korpusu Służby Cywilnej do innego ministerstwa. Artykuł 37 tego projektu, który to przewiduje obligatoryjną zmianę pracodawcy określonych członków Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych obecnie w urzędzie obsługującym ministra spraw wewnętrznych i budzi wątpliwość, bowiem nie daje członkom korpusu wszystkich gwarancji, jakie zapewnia im ustawa o służbie cywilnej w związku z przeniesieniem do innego urzędu. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyraża pogląd, że zaproponowane zmiany nie mają charakteru całościowego unormowania problematyki działów administracji i obowiązujących rozwiązań prawnych. Prowadzą jedynie do wydzielenia z jednego ministerstwa działów administracja publiczna oraz sprawy wewnętrzne. Niezbędne więc będzie uregulowanie tej kwestii w sposób kompleksowy, dotyczący działów administracji publicznej i czytelnej koncepcji systemu ochrony bezpieczeństwa powszechnego i zarządzania kryzysowego. Mając jednak na uwadze fakt, że ministerstwo funkcjonuje już kilka miesięcy bez regulujących jego kompetencje stosownych przepisów oraz fakt, że minister administracji i cyfryzacji rozpoczął po powołaniu ministerstwa merytoryczną pracę zmierzającą do nadrobienia wielu zapóźnień, Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie będzie przeciwny przyjęciu zaproponowanych w projekcie przepisów ustawy i poprze te zmiany, mając oczekiwanie, że rząd przedłoży kompleksowe rozwiązanie tych problemów w Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.